Nie wszyscy jeszcze wiedzą, jak zorganizować sobie najbliższą przyszłość. Mam to przede wszystkim na uwadze maturzystów, którzy być może będą chcieli pokłonić się akurat na taką propozycją, z którą wychodzi lubuska policja. A jest to służba pod kątem wykształcenia i zdolności na pewno bardzo interdyscyplinarna, dlatego że skupia ludzi o wielu umiejętnościach. Mówimy tutaj przecież o śledczych, mówimy o policjantach kryminalnych, mówimy o dzielnicowych, ale mówimy także o policyjnych kontrterrorystach, czy też pracownikach i policjantach z laboratorium kryminalistycznego, którzy pracują już na zabezpieczonych wcześniej śladach. Tu z kolei przyda się doświadczenie biologiczno-chemiczne. Mówimy tutaj o przewodnikach psów tropiących, więc naprawdę tutaj każdy właściwie może znaleźć miejsce dla siebie. O ile oczywiście spełni te podstawowe warunki i kryteria, o których przynajmniej jest mowa w postępowaniu rekrutacyjnym. Ale czy to wystarczy? Bo dostać się do naszej służby to jest jedno, a później być dobrym policjantem, tym gliniarzem z krwi i kości, to już druga strona medalu. Więc warto na pewno spróbować. Wychodzimy naprzeciw, no gdzie my się zdajemy sobie sprawę, że jest rynek pracownika, a nie pracodawcy. To nie dotyczy tylko policji, bo często jest to podkreślane, że te wakaty dotyczą policji, ale to także dotyczy innych służb, nie tylko mundurowych, ale chociażby korporacji, gdzie wielu pracodawców zwraca się dzisiaj do pracowników, oferując im różnego rodzaju oferty, także te socjalne, z bardzo takim rozwiniętym tym bagażem socjalnym. Tutaj tego nie brakuje. Na pewno taka osoba po kursie podstawowym może liczyć na 4000 zł na rękę, a oprócz tego dużo właśnie tych dodatków socjalnych, czyli zwrot pieniędzy za dojazd do służby, mówimy o dodatku do wakacji, mówimy o 13 mundurówce, dodatkach motywacyjnych, nagrodach, więc na pewno ta pula jeszcze dużo się zwiększa.